Otwieram posiedzenie Komisji Budżetowej. Witam wszystkich serdecznie. Porządek dzisiejszego posiedzenia. Zapoznanie się z projektem wiaduktu na drodze 634 przy targowisku gminnym w Tłuszczu. I drugi punkt będzie wpływy ze sprzedaży majątku gminnego. I następny punkt będzie sprawy bieżące. Na dzisiaj tyle. I chciałbym tutaj, za chwilę omówimy sobie te zmiany. Zapoznali się z tym projektem wiaduktu. Przedstawi tu urzędnik. A co do spraw wpływu ze sprzedaży majątku gminnego, moglibyśmy się zajęli. Takie pytanie, tylko tak. Czy przewodniczący jest poinformowany o jakichś zmianach budżetowych, jakie zostaną dokonane na sesji? Zmianach w budżecie. Znaczy jeszcze nie są przygotowane do końca. Jeszcze są nieprzygotowane, to będziemy mieli spotkanie drugiego, tak? Lutego i na tym spotkamy sobie szerzej to omówimy. Oczywiście będziemy jeszcze się tutaj posiłkować w trakcie poza komisją, w trakcie styczniu. Spotkamy się jeszcze. Te rzeczy będziemy omawiali, przygotowywali to wszystko. A jeśli chodzi o te sprawy ze sprzedaży majątku gminnego, to chciałbym zaproponować, myślę po części, żeśmy tutaj omawiali na komisji budżetowej, aby jakby ten termin ustalić do końca marca czy kwietnia, jak Państwo to widzicie, jeśli chodzi o wnioski, złożenie wniosków radnych. No ja uważam, że dopiero jak pieniądze wpłyną. Znaczy się nie, to tu chodzi jeszcze o taką inną rzecz. Chodzi o to, żebyśmy się zapoznali z pilnymi potrzebami na danym okręgu wyborczym. I teraz, żeby to rozpisać, tą kwotę, pilne potrzeby do 100 tysięcy złotych. Tak, żeby tą informację posiadał burmistrz, komisja budżetowa i poszczególne komisje, prawda? Żebyśmy do projektu budżetu, czy teraz nawet do zmian w projekcie budżetu, czy jeśli pojawią się jakieś środki finansowe, dodatkowe, to żebyśmy wiedzieli, że mamy taki cel i w tym kierunku będziemy szli. Chcemy taką wiedzę mieć i chciałbym, żeby to... To co, ten termin co, do końca marca, czy robimy do... Jak Państwo to robią? Do końca marca. Do końca marca, tak? Tak? Pilne, czyli co? Przedłużać. Żeby poinformować może inne komisje, żeby ten termin... Mirku, ja gdzie jest tym dachem tam na tej strażnicy, bo dzisiaj przyjeżdżałem i patrzyłem, że tam taką unię to ładnie sprzątane jest. Musi być ogłoszony przetarg. Ale była taka propozycja, żeby przetarg rozszerzyć nie tylko o dach, tylko jeszcze o pozostałe jakieś roboty, które są do wykonania. Jest to wstawienie chociaż okien, żeby można było instalację elektryczną rozwinąć i położyć tynk, bo nie można wstawić drzwi, jak nie ma tynków. Chodzi o te duże drzwi. Muszą być tynki dopiero drzwi, tak? Tak, bo jest mocowanie na tej. Rozumiem. No to można tynk zrobić tylko w samej tej. No. Wystawić drzwi, tak? Sufitów nie ma, także bo sufity są podwieszone, także jest. Przetarg. Kawał budynku będzie już większe w Tłuszczu. A jak samochód wyprowadzicie, to będziecie mogli mieć tam salę widowiskową. Przewidujecie jakiś samochód tam do strażnicy? Czy... No, ja przecież. A już tak? Jak nie? Samochód już mają. Człowiek się postawa wcześniej. Jeżdżą człowieka, tylko ziemia dudni. Będzie jest kilka wyjazdów w ciągu roku? Będzie. Kilkanaście roku mają. To lepiej, żeby nie było. No znaczy też takie bojowe, no, przygotowania, tak. Szkolenia czy coś, co oni jako początkująca... Rozbadają. Nie? Trzecia wypadki likwidują. Wypadki się zdarzają do takich zgłoszeń, co były... Ja no teraz pokaz. Potrzebę też gdzieś czytałem. Na tej od Stasinowa do Tłuszcza jest no, kilka stan. No, wypadamy jedna za drugą. Do wypadki, to takie budują, że... Ty zobacz, i nie mają tutaj żadnych uprawnień, pozwoleń, żadnych wodno-środowiskowych, tylko żadnych tych budują i... A jak niszczą, kolega mieszka nad samym Bugiem, jak wały niszczą, tak są podziurawione. No, a później woda wchodzi, rozsadza to. Wodę puszczają. Pod ochroną trzeba miliardy płacić. Nie ma na to lekarstwa? Miliardy trzeba płacić, żeby to naprawić. Tak. Jeśli... Tylko przez odrona, nie? Mogą być tam, gdzie mogą być, a tam, gdzie nie powinno być, to tam nie powinno być. Ja to myślę, Panie Przewodniczący, że powinno się rozważyć okręgi, w których są realizowane jakiegoś typu inwestycje większe,
żeby te inwestycje realizować. Będziemy się nad tym skupiać. Chcemy się dowiedzieć we wszystkich okręgach, jakie są pilne potrzeby. Dlatego właśnie mówię o tym, żeby była taka wiedza, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Dlatego... Znaczy wiesz, Bogdan, teraz myślę, pilne potrzeby, to również w mieście też są wybory lat osiedlowych, tak? Tak. Wybory sołtysów i to na to będą no dlatego mówię, że do końca marca, czyli jest na początku taka zgoda, przedstawią wszyscy jakieś takie. A jeszcze chciałbym ten, jeśli chodzi o protokół z poprzednich posiedzeń, to tutaj nie widzę żadnych uwag, także podpiszę protokół i będziemy mieli ten. A mógłbyś nie podpisać, prawda? Ten etap zakończyć, tak. To znaczy się, że jak? Czy ja nie wiem, jeszcze mam takie pytanie, nie wiem, czy jest w budżecie oświaty uwzględnione szambo w szkole w Miosy, bo jest rozszczelniony zbiornik, tam po 5, po 6 razy w tygodniu wybierany jest szambo. Jaki wysoki poziom budżetowy, to jest tak duży poziom i cały czas... Nie chcę słuchać tego, i to jest... bo dlatego, że to nie może być, odbiór jakby wyglądał, to znaczy, że co, nie ma... Gospodarka się cieszy, bo nie chcę słyszeć w ogóle na ten temat, dlatego, że po prostu trzeba natychmiast interweniować. Tu nie może być taka sytuacja, że my o tym wiemy i mówimy, że teraz będziemy czekali, że... Teraz to oczyszczanie co tam będzie. Ja w ogóle nie chcę tego słuchać. Ale żadnej nie da rady? To trzeba interweniować natychmiast. To tutaj panie przewodniczący komisji rewizyjnej, myślę, że niech pan, jeśli pan ten temat zna, to trzeba będzie szybko ten temat... No, dlatego tutaj... No dobrze, wniosek dyrekcji tak, był złożony, ale... No właśnie, ale trzeba... taki kolejowa tego... Tam, co pomyślą mieszkańcy, prawda? Jeśli my się w ten sposób byśmy poruszali, że co? I to było, ona miała ze 30 lat i ze 30 lat jest wstawiona. Tak, tak. Bo ona była wycofana z użytku, no tak, no. Nie nadająca się, bo stanowiła zagrożenie w kolei. Znaczy trzeba podpowiedzieć, może być, może, że został uszkodzony. Nie. Nie? Był pan tam w środku? No uszkodzony na pewno jest, bo to jest ze starości. No tak, ale trzeba się liczyć z tym zapisem, że po prostu został uszkodzony. I użyć może słowa mecenasa Choszczyka, radcy prawnego, żeby ani jednej strony nie urazić, ani drugiej, to takie słowa używał, co nam się bardzo podobało, Adaś i Stanisław, i po części tutaj... No Choszczyka pamiętam. Tak, w moim odczuciu, tak, tak używał takie słowo, żeby tak, już decyzji takiej konkretnej nie było, to w jego odczuciu. Mi się bardzo to podobało, no to czyli można sobie dopisać parę rzeczy innych. W moim odczuciu te koszty, jakie są poniesione na wywożenie, już by wstawiły nowy zbiornik. Tak. W moim odczuciu. Tak. Czyli podoba ci się te słowo. Tam jest... Układasz co dzień po 5 zł i tak dalej. No. Przejdzie parę lat i od razu wyjąć tak po te 5 zł. Tam jest 1,5 tysiąca, jak nie więcej, miesięcznie na sam wywóz. No ale panie Mirku, przepraszam się wtrącę, pani dyrektor z tym była już w grudniu, więc myślę, że do tego czasu jest coś tam załatwione. Ale trzeba się dowiedzieć. Trzeba wymienić zbiornik, wykopać stary, wstawić A ja mam pytanie, czy to jest ekologiczna... Nie trzeba się da w ogóle wykopać. Tam były badania geologiczne robione, jest poziom wód gruntowych tak wysoko, że nie ma możliwości rozsączenia. A od prowadzenia do, nawet gdyby ta oczyszczalnia miała jakieś tam lepsze parametry odprowadzanych tych wód, nie ma możliwości odprowadzenia do, nie ma pobliżu rowu żadnego. Trzeba było przeciskiem robić połączenie z rowem powiatowym, który jest tutaj jak Kazik Kondaków, nie wiem czy kojarzysz, do tego miejsca. Jak duży odcinek? Jak długi to jest odcinek? No, trzeba wyjść do drogi wojewódzkiej i po drodze wojewódzkiej, a droga wojewódzka nie wyraża, MZDW nie wyraża zgody, a właścicieli prywatnych nie interesuje temat. Prywatnej działce, wiesz. To rasa dwaszy po tej stronie jeszcze jest wodociąg zaprojektowany też nie ma. To co ja wiem, to już kłopot był z oczyszczalnią już od 5-6 lat tam jest. A nie teraz jak te oczyszczalnie działają tutaj, co były pomontowane w strykach? Działają dobrze. Działają? Działają. Wiem, że w strykach były problemy tam. Coś tam zawsze im jakoś nie szło pod górę. No. Ja rozmawiałem z panem burmistrzem. Na oczyszczanie szczepów, żeby wiedzieć. No i ma się zapłacić. Karaski będą zdejmowane. To znak tego, że nie ma oczyszczania. Nie było dalej, żeby tego. Ale chyba nie. Kosztuje to około 2000 mieszkańca, gdzie portowało. Można rozsączenie zrobić. Tam jakiś czas trzeba czyścić te zbiorniki tam wybierać.
Sam osadnik, to jest usadnik, pierwszy zbiornik. Znaczy, wiesz, Mirek, ja bym na twoim miejscu się rozejrzał, jeśli się zajmiesz taką oczyszczaniu. Dzień dobry. No są różne informacje, dwa, nawet do tego tak widzę, jak pan przyszedł. Zostawiam, że tak powiem, przyszykowane, tylko to nie jest ostateczna wersja. Od razu, niech pan nam, niech pan tutaj chwilę zostanie. Ale jest jedna wersja, jest kilka wersji. Mam petenta, który nami czeka i musimy wydać w teren, ale na szybko... Na jakim etapie jesteśmy? Na etapie wydania decyzji środowiskowej i złożonego wniosku o decyzję lokalizacyjną. A to są trzy koncepcje, czy jest jedna? Nie, to już jest teraz, już jest jedna. To jest konkretna, tak? Czyli ta, która była od ulicy Kielaka, że miała być w pierwszym etapie taka... Był taki szkic. Jeden ze szkiców taki był i nadal taka opcja istnieje, tylko że ta ulica, ta droga, która byłaby ewentualnie do ulicy Kielaka, tak, jest jakby dopiero nie była niezbędna akurat w tym wariancie do samej realizacji przy tym wiadukcie i ewentualnie możemy ją jako gmina wykonywać, tak? Ale dla samego PKP w tej chwili jest taki wariant wybrany, że ta ulica nie jest akurat niezbędna. Jest zostawiony czwarty wlot na rondzie od strony Tłuszcza, w razie czego jakbyśmy kiedyś tam postanowili, że takie opracowanie chcemy zrobić, to taką ulicę możemy ewentualnie zaprojektować i dołączyć do tego skrzyżowania. I kto by to finansował? No nie, no wtedy niestety już tylko my, tak? No bo jak my, to pewnie odejdziemy od tego. Właśnie patrzę, że... Tak, no to tak zrywa się, tylko że ja to na Szybkiego tak... Ten projekt to będzie finansowany przez? PKP. Czyli nie gminę, tak? Nie. Czyli to jest też dobrze. Jakieś sprawy towarzyszące przy tym? Sprawy towarzyszące, czyli jakie? Czyli jakieś ścieżki? Wszystko jest. Wszystko jest już w tym. Tak. I wszystko jest... nawiązuje się do inicjatywy. A jak jest ten chodnik usytuowany tu przed tym wiaduktem, tutaj od strony CPN-u i tak dalej tutaj, jak tam jest sygnalizowane? Znaczy chodnik mamy, znaczy chodniki są wzdłuż drogi wojewódzkiej, chodniki są obustronne, narzucone przez przekrój, narzucone przez głównego zarządcę, czyli już marszałka przy drodze wojewódzkiej, plus jednostronna ścieżka rowerowa na całej długości, dwukierunkowa. Od kąd się by zaczynało? Od przed bliską, a kończy się aż tam za kolejową jeszcze 200-300 metrów przed skrzyżowaniem z Kokablicą Nową. Tam gdzie schodzi do śladu drogi wojewódzkiej. Czyli to ta informacja, która się ukazała w gazecie też Tłuszczańskiej przez tego redaktora naczelnego pana Pułaskiego, że w 2017 roku rozpocznie się ten wiadukt pracę? Takie są zamierzenia, plany PKP PLK, jeżeli wszystko pójdzie dobrze z projektem i z tą inwestycją. No, jeżeli wszystko się dobrze poukłada. Panie Grzegorzu, bo to już jest u was gdzieś, tak? To jest u nas, to czyli tutaj planowane rondo przy Radzie Miejskiej obecnej i kolejowej. Ale to będzie część gminna, tak? To jest droga gminna. Wojewódzka to jest tęczą. Ja widzę. Mm-hmm. A tutaj jest kolejne rondo na odejściu tej. Ona tutaj wraca na swój stary. Tak, dokładnie tak. I rondo tu widzimy. Gdzie to jest? To jest tej chwili stary przejazd, tak? Tak. Czyli ta wojewódzka będzie aż tutaj przebudowana za tymi posesjami, które tutaj są. Tak. Mm-hmm. Jak? Zobaczmy. Z tyłu. Tak, tym nowym. A istniejąca Sieroszewskiego będzie pod wiaduktem. Czyli ona będzie utrzymana i przekazana w utrzymanie gminie Tłuszcz, ale ona będzie miała status drogi gminnej i będzie pod wiaduktem szła. Czyli wiadukt będzie gdzie? A tutaj co jest rondo? Gdzie? Na jakiej wysokości? Teraz? Na rondo ulicy Kolejowej. Wysokości hurtowni AZ. Na wysokości ulicy Kolejowej. Tak. Tu jest hurtownia AZ i tu mamy rondo. To pierwsze. A drugie tu mamy rondo. Czyli to wchodzi w te tereny tutaj. Takie niezabudowane. Nie. Co to jest to tutaj? To mamy taką, to taka droga wewnętrzna do tych trzech domów, tutaj dwóch takich na rogu domów, które tam mieszkają tutaj przy samej istniejącej ulicy Warszawskiej. Ona będzie jakby, a połączenie z miastem? Połączenie z miastem jest przez przeprojektowaną drogę powiatową, bo to będzie ślad drogi powiatowej i ona będzie... W którym miejscu tutaj jest targowisko? Targowisko jest tutaj, tak? Ono będzie jakby pod wiaduktem, przy terenach PKP i za bliską włączenie do ronda przed miastem. Mm-hmm. Czyli a to ono w którym miejscu będzie? Przed górek nie będzie połączenia. Od strony Kurek. A tutaj wchodzimy w Batorego, to jest ulica Batorego? Tak, no, widziałeś. Jak? To jest ulica Batorego? No ale dlaczego zaraz właśnie? I co? To jest ulica Batorego? Tak, to jest ulica Batorego.
pamiętasz tą procedurę. I na te przebieg w żaden sposób się nie zmieni przy tym... I tu jest zgoda na te wykupy, tutaj już po części decyzja będzie, to nie będzie zgoda. Nie, no, w ogóle w którym miejscu są wykupy? Wykupy są częściowo tutaj PKP PLK, tutaj zaraz za bliską. Wykupy są zaraz za linią kolejową na 75 wzdłuż takich działek prywatnych, które były podzielone tutaj pod jakieś tam działki, ale to żeśmy już rozmawiali. I co, uzgodnienia już są, tak? Tak, są. Tutaj jest zgodnie prawie z miejscowym planem ta droga, czyli przeznaczenie, jakby tutaj się nie zmienia, tych dróg. Dobrze, to ja mam takie pytanie. My mieszkańcy tego rejonu, jak będziemy jechać na tę stronę Tłuszcza? No będą jakby tutaj dwie na rondo i będzie parę wariantów, bo będzie można jechać tą drogą, która do tej pory było, czyli Norwidą, tylko że trzeba będzie pojechać do ulicy kolejowej, tu wjechać na rondo i wjechać na górę. Pętlę. I tu pętlę. I dopiero dalej, tak. I dalej? No i dalej tutaj do ronda. I pod spodem. I pod spodem, czyli my? Jaki? No trochę. My jedziemy tak. Na przykład, albo od strony, albo od Klonowej. Czyli musicie się wracać. A Klonowa gdzie? Klonowa tu. Brakuje kawałek. To prosto od Klonowej. Tu jedziemy, prosto od Klonowej i tu pętla. Tak. Dołem. Tak. I będzie ewentualnie możliwość, bo tutaj jest to wyprowadzone, jest tak jak w miejscowym planie, jest taki długi ciąg pieszo-rowerowy wyciągnięty, taka 20-metrowa szeroka droga gminna. Jeżeli my tu w przyszłości po prostu to zbudujemy, to będzie bezpośredni wjazd tego się, tak, bezpośredni zjazd tego, tutaj tu jest Leszczynowa gdzieś, tak? Także tutaj brakuje, nie wiem, ze 150 metrów, że jakbyśmy wykupili, to będzie bez tego osiedla bezpośredni wjazd na to rondo i od razu przejazd na drugą stronę miasta. Tu jedziemy i tam, tak. A to rondo jest na wysokości? Bliskiej. Tak. Przepraszam, teraz Orlen, no. Stacji CPN. No, tak. CPN to jest tutaj. Tak, to jest CPN. Czyli za CPN tutaj cofamy. Tak. A to tutaj będzie jakaś ulica przy torach pomiędzy torami i pod wiaduktem, tak. To wiaduktka będzie nowa. Pomiędzy wiaduktem, a pomiędzy torami a betoniarnią, tak? I to tam będzie zachodziło za CPN, tak? A teraz jak będziemy jechali do Warszawy? Do na Wołomie, powiedzmy stąd tutaj jedziemy z miasta. Na Wołomie to normalnie pan jedzie na rondo, pod wiaduktem jedzie tutaj na rondo Na Wołomie będzie łatwo. Na Wołomie będzie łatwo, tak. Ale tu będziemy mieli na I tutaj to rondo będzie obowiązkowo, tak? Tak. No dobrze, a jak ono daleko wyjdzie w targowisko? Targowisko ono w tej chwili w ogóle nie wchodzi. W ogóle nie wejdzie? Nie, bo to jest ze stali. Nie, ale tak patrzę, bo były takie koncepcje, pamiętam kiedyś, jak to no były, że wtedy bo to inne były wady. To od Kielaka. Ten wjazd, rozumiesz, od Kielaka i to, co było, pierwsza wersja taka szykowana. Po części to... No, a tu on jest po skosie. A czy taka, bo, nie wiem, czy to nie było lepsze rozwiązanie. Nie, ale, właśnie. Nie? Projektanci analizowali to z jednami. Czekajcie, posłuchajcie. Projektanci to analizowali to z jednami. Tutaj się wypowiadało od PKP, Urząd Wojewódzki. Tak? Urząd Marszałkowski, a głównie zarządca drogi też miał dużo do powiedzenia, bo to jestem No tutaj musiałby robić jakieś wykupy. Dobrze, ale Państwo mówicie o jeździe samochodem, a jak się będzie odbywał ruch pieszy? Ruch pieszy też jest zapewniony. Z każdej strony ma pan i pochylnia, i schody. Może Bożetka lekko się przesunie, Ma pan tutaj pochylnia, z tej strony schody. Ma pan schody i pochylnie. Z każdej strony wiaduktu zejście jest. Nie, no dobrze, no ja nie mam prawa się na tym wszystkim znać, tak? Więc dlatego pytam. Czy to się wydaje na mapie, że to długo jest, co? Ale przecież praktycznie. Nie, trochę będzie. Troszeczkę będzie. Jazdu do CPN-u nie jest daleko. Ja chciałam takie pytanie. Jak była wydawana decyzja środowiskowa odnośnie budowy. To jest tutaj. Tutaj są E75. No. E75. Tu jest CPN. Ja dotarłam. Tak? No. Czyli co? My ich zostawimy górą. Mam pytanie. Wtedy, jak była stara decyzja środowiskowa wydawana, gmina nasza nie wniosła żadnych uwag. Czy na tym etapie wydawania tej decyzji środowiskowej my będziemy jakieś uwagi mieć? Decyzja środowiskowa była, decyzja środowiskowa już jest wydana, jeszcze chyba czy jest uprawomocniona, czy nie. Uwagi nosiliśmy do samego projektu, jakby tutaj już przed decyzją środowiskową oni u nas z nami już. Czyli uwagi my wnosiliśmy i te nasze uwagi są tutaj uwzględnione. Tak. A na czym one polegały?
Mniej więcej tak, na połączeniu tego odcinka, bo chcieli to zostawić, bo tutaj zeszli do zera, tu zeszli od ronda, więc im to był odcinek, ten był, nie był potrzebny, tak, więc to zeszli do zera, no ale to tak głupio, że zostawić 150 metrów, 150 metrów opracowania tak naprawdę, no i bez ciągłości, kiedy to MZDW czy tam marszałek miałby zrobić, nie wiadomo kiedy, żeby była ciągłość. Dorzuciliśmy ciąg pieszo-rowerowy, żeby nie był też wzdłuż całej drogi powiatowej, żeby to był wcinka do Warszawskiej i wyprowadzenie do Warszawskiej ewentualnie na przyszłość, tutaj mamy szerzej. Żeby... Jeszcze tylko pytanie odnośnie tego, przy okazji, pieszo-rowerowy będzie budowany przez PKP. To jest w ramach tego, tak. Że mamy ludzi, którzy idą nam z osiedla Borki, czyli znaczy z osiedla Borki, ludzi, którzy idą, dodatkowe zejście dla pieszych z wiaduktu, tak jak utrzymanie ruchu pieszych, tego co jest między torami ostrołęckimi i zwykłymi nabitymi na Warszawę, między torami. To, żeby tak, to raz, dwa, trzy, jeszcze tutaj co do przekrojowania, ja tak z pamięci mówię, bo tych uwag było więcej. To fajnie, że ktoś dodatkowo tak, był samozwolnione. Dodatkowo roślinność osłonowa, żeby zaprojektować dla mieszkańców tych terenów. Tak. A jakieś ekrany są tu przewidziane? Nie, bo za mało wychodziło tam, żadnych ekranów nie będzie. Nie wychodzą, no nie ma, nie jest ten wymóg rozporządzenia w decybelach 50 już tam ilu, 6 czy 5. Oni teraz odchodzą już od tego, starają się odchodzić. Tak, już są takie i nie ma było takiej konieczności. Było ruchu pieszy, było tej kłace, było przekroju. No i wcześniej tam wałkowaliśmy też wszystkie jakby warianty, ale tutaj jeszcze raz mówię, tutaj na naszą opinię ten była brana pod uwagę, ale nie była najważniejsza. Panie Piotrze, koncepcja połączenia osiedla Słoneczne tutaj jest z tym rondem, tam jest jakiś zarys taki Słoneczne. Na początku. No to o tym mówię. No to projektanci, że tak powiem, to jakby na przyszłość by porządzili, że jest taka możliwość, że połączenie się tak. I to by było do ulicy Kielaka, Tak. Jeżeli tu są pochylnie, to ja rozumiem. Do ulicy Kielaka i od ulicy Kielaka jeszcze w tamtą stronę trzeba, żeby Słoneczną podłączyć, bo inaczej to jak? Dalej połączenie jest. Gdzie masz dalej? Tutaj już jest. Bo te targowisko to co, to jest majątek czy gminny? Gminny? To nie wchodzi w rachunek. Panie przewodniczący, ja tak generalnie bardzo chętnie. Dobra, w porządku, to wstępnie tylko chcieliśmy tak. Przyszykować się i mogę coś więcej. Dobra, w porządku, to czyli tak. Człowiek na mnie, dobra, jest. Dobra, ale człowiek na mnie czeka. Dobra, w porządku, to my tylko będziemy chcieli ksero tego. To jest ksero, tak? To jest ksero, to ja odstawiam. Gdzie będzie się wycinać? No właśnie, on jest tam koło Kurów i chce właśnie tam. Na Sienkiewiczów? Dzikiewiczów to może nie, ale na pewno Jaźwie Grabów. Ten odcinek. Tylko tak, jedna taka sugestia, bo tam już się trzech przystawiały, każdy wycina grube, a to drobne zostawia. No zobaczymy. Nie zobaczymy, jak ma wycinać, niech zawycina to, co go interesuje i to wszystko. Tak, to jeszcze, panie Piotrze, tak, to my się umówimy w ten sposób. Nie na następne posiedzenie komisji, czyli drugiego lutego, nie. Ja już drugiego jestem zaproszony. Nie, bo mają rębaki. Że jak ja? Mają rębaki. Jak ja? Ja już jestem zaproszony na drugiego, ale nie pamiętam wszystko. Ładu? No to, nie, no to będzie wspólne spotkanie. Komisja Ładu, Porządku i Komisja Budżetowa. Mamy takie wyjazdy, to jest o tym spotkaniu mówimy. Czyli tutaj nie będziemy tego wiaduktu omawiali, to zrobimy tak w środku lutego na spotkaniu. Zorganizujemy to. Sami burmistrz, wiem, że w sprawie tych ścieżek rowerowych to było chyba. To tak. Tak się w lutym, w środku, tak gdzieś w początku, to się skontaktujemy i będziemy tak chcieli szerzej, żeby pan nam to przygotował. Panie Piotrusiu, to proszę mu pokazać również tą drogę od Grabowa i tak będzie się tam jechać. Między Grabowym a Jaźwie. No to tak. No. Tak i tam na Franciszku. Ale przy tym Grabowie Jaźwie to chciałbym ja już osobiście... Bo ja tak będzie chciał... Jak będzie robił, to przecież pan go... Dobra, ale ja mówię, tam już się trzech przystawiało. Grube poobcinali, gałęzie, grube konary zabrali, a to ten chłód zostawili. Dobra, to zadziękujemy. Dobra, podziękujemy. Czyli co? Nie, skserujemy to dla wszystkich tutaj z komisji. Wszystko skserujemy na... No nie wchodzą, dlatego ta pierwsza wersja była właśnie od Kielaka, prawda, tak? Była taka. No było, to jest. Było tylko, że tam wychodziło 9% pochylenia. To jest pochylenie, które po prostu nie jest... Za duże, nie da. Znaczy one by było dobre, gdyby Juszyński wcześniej był, może w Radzie to by się pochylenie, byśmy to obniżyli. Nie. Po prostu nas brakło po prostu tego, takiej nacisku. Nie.
9% no, było. Tak, ale to by było rozwiązanie, bośmy chcieli jeszcze tutaj, bo to już prawie było na etapie takim, że niewiele brakowało. 9% to byśmy się później, wiecie Państwo, tak? Mogli się... Moglibyśmy być na każdej zimy we wiadomościach, jak z Zambrowem, z podjazdem pod Zambrów, gdzie jest 8, tak? I już mają problem, bo co chwila jest problem, bo jak nie jest żywą solą, co pół godziny nie sypią, to jest awantura. No tak, dobra, dzięki. Czyli dobra, jesteśmy na takim etapie, skserujemy sobie. Już poszedłem. Dobra, tak. I tak. No to tak wstępnie już mamy taką jakąś wiedzę. Zaprosimy pana dyrektora. A co pani na to, pani Grażynko? Co ja na to? Ja już tutaj na to nic nie mogę, bo tak, decyzja już jest teraz, praktycznie, tak. Uwagi są uwzględnione. Decyzja jest już praktycznie prawie wydana, tak? O to chodzi. Ale dobrze, że były wnoszone uwagi. Że uwzględnili przynajmniej te, które były wnoszone. Nie, ale trochę będziecie może mieli dalej z osiedla, znaczy, chociaż będziecie jechać, a nie będziecie stać. No dokładnie. No tak. Tak, no dla nas trochę komplikuje, nie wszyscy będą zadowoleni, na pewno. Ale też... na urodzie trochę ta nasza strona też zyska, no bo niektóre budynki takie, które już żal na nie patrzeć, jak się bierze autobusem. Ale już to będzie wizytówka niższa taka. Dobrze by było jeszcze, słuchajcie, bo się umówiliśmy i te spotkanie z Komisją Ładu i Porządku i Budżetową na drugiego, tak? Na drugiego. I chcemy zrobić takie kilka zdjęć do archiwum. Być może, że z kim będziemy rozmawiać, żeby nam to porobił? Z panem Sasinem? Czy jak? Czy może byśmy poprosili, może... W tym urzędzie jest aparat, może ci każdy. Tak? A ja myślałem, może by gazetę zaprosił, może by chętnie pana Pułaskiego, szefa redakcji gazety. Chcesz to zaprosić? No jeśli by miał czas, ja się mogę zwrócić. Mogę się zwrócić, tylko właśnie nie wiem jak czasowo, bo to jest tak troszkę. Ale jest u nas aparat, jest pani. Tak, no pewno. Jest to nagrywane, także nie ma sensu, jak i tak to Pułaski to zgrywa i jedzie przy tak zwanego wizerunku gminy. No chodzi tak, żeby taki, żeby co, słuchajcie, bo to już są ostatnie, można powiedzieć, dni, tak jak żeśmy to omawiali, prawda? Czego? No już tak nie będzie wyglądała kolej. No to, te zdjęcia, które teraz robimy, nie, ale to już jest taki poziom. Słuchajcie, nie każdy chodzi już na tą stronę kolejową tam, z tej strony południowej, ale jest naprawdę duże zmiany. No jak to, dlatego... Wiadukt będzie w 2027, tak? Że jak? W 2027 będzie wiadukt. Skończony? No tak myślę, no bo jeżeli ta się kończy modernizacja w 16, znaczy, projekt to tamto pozyskają pieniądze. Nasz interesuje, żeby to rozpoczęte zostało. Znaczy później to nie wiadomo, czy będzie ktoś dawał pieniądze. Ty. Nie, no do 20, bo to jest drugi etap, co nie Sadowne tam do granicy. No. Ale jak rozpocznie się, to myślę, że dokończą. Ważne jest to, że te utrudnienia już później to... Dla mnie to jest w ogóle chore, że to nie było teraz zrobione, w tej modernizacji. Korytarze są w strategii europejskiej przyjętej i sieć TNT, więc... Tak, nie wzoruj się tym, bo to jest, wiesz, to są... Ta nasza modernizacja miała być skończona w tym, zobaczymy, w tym roku w listopadzie, tak? Mhm. I miał być projekt rozliczony, tak? A z tego, co rozmawiałem z dyrektorem Tempolu, to powiedział, że no, może w 16 mi się uda skończyć. No przy takiej, że tak powiem, zaawansowaniu, przy takiej... Nie wiem, teraz widzę, robią, ale... Nie no... Ale to całą tą trasę zrobić, to trzeba naprawdę sztab ludzi, znaczy to kupę ludzi, co nie? Armię ludzi, żeby to zrobić. Ale byłeś teraz, widziałeś, jak to myśmy tam byli obejrzeli, to idzie tak, ale ten projekt to jest od Warszawy Wschodniej do Sadownego. No tak, ale oni tak do końca nie będą wszystkiego przerywać, że tak tu kawałek, tu troszkę i... Nie, on powiedział, że z stacji to całą ekipę zbiera i to wszyscy będą robić. Aha, widzisz, dlatego... Nie, było planowane to do listopada 2015 z rozliczeniem projektu. No dobrze, to niech będzie ten poślizg, ale już dobrze, że... 15, czyli tak w tym roku, że do listopada miało być zrobione i rozliczony projekt. A będzie w 16 rozliczony? Tak, jak będzie w 16. To jeszcze taki poślizg, to jeszcze przy takiej inwestycji, to jeszcze jest Oby był tym. Dla mnie to jest nienormalność, że to nie było w tym projekcie uwzględnione, tak? W tej modernizacji. Ten nasz wiarok. To jest wracanie się do... To dlatego, że gmina tłusz nie wniosła uwag przy wydawaniu dokumentów. A ja wiem, ktoś tam czytała. Ja też wiem, że to lekko było. Rozumiem, tylko Grażynka. No ale nie do końca można mówić, że to się tyczy tego burmistrza. To było jeszcze
Nie, to nie jest dla tego burmistrza. Także dużo w zaszłości, dużo wcześniejsze. Tylko, że dla mnie to jest chore, żeby wracać ponownie do tej samej sytuacji. On to zastał i po prostu po części. Powinno być do szanownego zamknięty temat ze wszystkim. Z wiaduktami, z przejściami, ze wszystkim. No dobrze. Dobrze, to ten temat. Między innymi dlatego zrobili prędkość do 160 na godzinę, bo miało być przejść do 200 na godzinę. I wtedy nie ma jakichkolwiek przejść czy przejazdów. Muszą być wszystkie skrzyżowania bezkolizyjne, co nie? I to musiało być wtedy uwzględnione. W związku z tym, że zeszła prędkość do 160, to wtedy mogli sobie powiedzmy taki przejazd zostawić, tak jak w Tłuszczu, co nie? I zrobić tak wiele. Bo przy 200 to już muszą być wszystkie skrzyżowania, wiesz, bezkolizyjne. Ale 160 dla ruchu osobowego i 120 dla towarowego to są też takie wytyczne w Białej Księdze Transportu, także tutaj jakoś specjalnie nie ustępowaliśmy, a te jakby założenia realizujemy. No tak, tylko zrobiliśmy, ale wiadomo, nie ma. Po takim wielkim zastoju w Tłuszczu, dobrze, że te inwestycje się rozpoczęły, niech to będzie realizowane. Widać, że już pośpiech jest taki troszkę większy niż poprzednio, tak jak się to widziało pół roku wstecz nawet. Przecież część tych pieniędzy z tego dużego projektu, właśnie tej modernizacji, to poszło na Modlin. Tutaj samorządy przecież robiły też krzyk, bo tam jak się tam ustawała i między innymi nie mogli to zrobić. Ale że akurat było euro i budowano lotnisko w Modlinie, trzeba było zrobić połączenie z Modliny i tam te pieniądze zostały przeniesione. Z tego co czytałem. No i już mamy odpowiedź. No. Gdyby było w Tłuszczu lotnisko, to w Tłuszczu by było zrobione. Miało być lotnisko tam na tych terenach. Nie, poświętny miał być. Nie, no dobra. Miało być kiedyś. Niewiele brakowało. No to całe poświętne musieli wysiedlić, całe wiesz. Ale był etap taki, że już takie przygotowania dosyć, no ale też sporo ludzi wychodziło i niezadowolenie swoje wyrażało. No dobrze, dobrze. Komplet robisz, jak to wygląda? No. Komisja budżetowa omawia projekt budynku wiaduktu drogowego nad torami linii kolejowej numer 6. Możemy jakieś uwagi jeszcze wnieść? W Tłuszczu. Będziemy to. To, że jest za wysoko, to będziemy to omawiali. Można w kopę wziąć. Tutaj na tym etapie raczej już uwag nie możemy wnieść, bo jest złożona. Wydanie decyzji środowiskowej, także już jest jakby temat zamknięty. A był, no nie będzie Pan odpowiedzieć, bo była taka kwestia kiedyś rozważana, żeby budował tunel, prawda? Te wnioski zostały rozważone mieszkańców. Wzięło go zrobić, tak? Dobrze. Ale zrobiony jest, tak? Jest, jeździło. Dobrze? No, też ładnie. Ładnie, dobrze się jedzie. Spokojnie. Dobrze rozwiązane jest. No, w dalszym ciągu będziemy omawiali ten. I tutaj no tak, nie będziemy dobrze. Trzeba wyjechać do tego. Bo to jest za wysoko, tak jak zauważył, jest to za wysoko, prawda? Jest za wysoka ta kładka. No to jeszcze są decyzje do ustalenia. Zamykam posiedzenie Komisji Budżetowej. Dziękuję za przybycie.